Dzień dobry. Słuchacie Państwo audycji Polityki Insight Przyszłość jest dziś, w której rozmawiamy o technologiach oraz ich wpływie na nasze codzienne życie. Naszymi gośćmi są eksperci i politycy, naukowcy i przedsiębiorcy. Wspólnie zastanawiamy się, jak sztuczna inteligencja, roboty, drony, biometryka czy internet rzeczy zmieniają nasze społeczeństwo i nas samych. Partnerem audycji jest Orange Polska. Zapraszam do słuchania. Karol Tokarczyk. Każdy z nas kupuje inaczej. Niektórzy metodycznie przygotowują się do zakupów, inni inspiracji szukają na sklepowych półkach i dają się czasem ponieść emocjom. Jedni kupują raz lub dwa razy w tygodniu, inni odwiedzają sklep niemal codziennie. Sposób kupowania, który znamy dziś, w najbliższych latach znacznie się zmieni. Jak? O technologicznej rewolucji opowiada Paweł Jakubowski z firmy M4B, która produkuje m.in. inteligentne ekrany reklamowe. Proszę sobie wyobrazić sytuację, gdzie podchodzimy do półki. Ona jest wyposażona w ekrany, ona jest wyposażona w shelf LCD, czyli w takie wąskie, długie ekrany pod półkami, które są w stanie wyświetlać i cenę i zanimować nam jakąś promocję na tym ekraniku małym. I teraz podchodzimy do takiej półki. Ekran już wie, kim jesteśmy. Wie, że statystycznie jesteśmy mężczyzną w wieku lat 40 i może nam zaproponować, zarekomendować jakiś produkt. Powiedzmy, że zaproponuje nam ostry, dobry ketchup, tak, albo nowy sos, taki w promocji z jakąś inną, niezłą przyprawą do grillowanego mięsa. Czyli już na tym etapie jesteśmy w stanie zarekomendować produkt, który wpłynie na decyzję zakupową klienta. Podnosimy z półki coś, jakiś produkt i półka wie, że dokładnie dany produkt został podniesiony. Na ekranach szelfowych, czyli na tych cenówkach nagle znikają ceny, wjeżdża jedna wielka promocja. Podniosłeś ketchup taki i taki, dokup do niego jeszcze taki i taki sos, bo one ze sobą świetnie smakują. Bach, kolejna promocja, klient się dowiaduje, że jeżeli weźmie dwa produkty, ma minus 20%, a trafiliśmy w jego gust, bo statystycznie wiemy, że mężczyźni w tym wieku lubią ten sos. Czyli to nie jest tak jak czy teraz, czy jeszcze kilka lat temu jakiś agresywny, nachalny marketing, który mówi, proszę koniecznie kupić to i to jest w ogóle najlepszy produkt. I żaden inny, tylko w tej sytuacji klient no, wydaje się, że też korzysta, strona absolutnie. Sklepowa. Skończyły się czasy, gdzie chcieliśmy manewrować klienta, żeby wyszedł od nas z dużym koszykiem niepotrzebnych mu absolutnie rzeczy, a tak naprawdę skupiamy się na tym, żeby dowozić klientowi jakość i zarekomendować mu te produkty, które on lubi i będzie częściej dzięki temu, to jest współpraca staje się długofalowa, tak? Łączymy, łapiemy relacje z klientem, bo klient wie, o kurczę, ten sklep wie, czego ja potrzebuję. Ten sklep robi specjalnie dla mnie promocję, ten sklep jest obok mnie, będę tu przychodził cały czas. Możemy też pozyskać bardziej dokładne informacje o produkcie. Można się posłużyć przykładem sklepów obuwniczych. Wyobraźmy sobie sytuację, że wchodzimy do takiego sklepu, rozglądamy się, po nim widzimy buty, które nas interesują, podchodzimy do nich, przy nich stoi ekran. I teraz podnosimy taki but i ekran wie, że go podnieśliśmy. Ekran dokładnie wie, który but podnieśliśmy, jest w stanie na ekranie wyświetlić informacje na temat tego buta. Tak? Budujemy całą historię produktu na oczach klienta. W takim jednym punkcie wydaje mi się, że odciążamy ekspedientkę, sprzedawcę w 90%, dostarczając te informacje najczęstsze, które klient potrzebuje na dokonanie wyboru. A to jest tak, że sprzedawcy w takim razie już nie będą potrzebni, czy będą mogli zająć się innymi rzeczami? Dzięki temu, że wprowadzamy nowoczesne technologie, odciążamy tych ludzi w tych czynnościach, które tak naprawdę maszyna dostarcza w tej chwili klientowi, a ci ludzie mogą się zająć na przykład uporządkowaniem magazynu, zamówieniami, stanąć na kasie albo nawiązać głębszą relację z klientem już bez wchodzenia w detale. To jest bardzo dużo danych i w związku z tym chyba już w tej chwili rośnie i będzie rosła jeszcze bardziej rola algorytmów, sztucznej inteligencji i też wszystko to trzeba jakoś przesłać, prawda? Co jest na zapleczu tego wszystkiego? To są dosyć zaawansowane technologie, które przetwarzają olbrzymie ilości danych, nawet analityka wideo, tak, czyli stwierdzić, że to jest pan Jan Kowalski, on się w taki sposób porusza po tym sklepie, ta informacja musi gdzieś być wysłana, albo zamontujemy potężną maszynę lokalnie w sklepie, która nam to wszystko będzie obliczała, co kosztowo
wydaje się być nie do końca uzasadnione, albo zwiększamy łącze, szerokość łącza i ilość danych, które jesteśmy w stanie wysłać i pobrać, gdzie w czasie rzeczywistym jesteśmy w stanie zareagować na to, co się dzieje w sklepie. Tak? W czasie jednej sekundy jesteśmy w stanie przeanalizować olbrzymi materiał wideo i wyciągnąć z niego niesamowitą ilość danych, w jakiś sposób na przykład klient się porusza po sklepie, jakie ma preferencje, jak się zachowuje, jaki kolor ubrania ma na sobie, w jakim jest wieku. I to wszystko wrzucamy w olbrzymią maszynę, machine learning, która się uczy naszych zachowań, która jest w stanie później przewidywać na bazie tego, co się nauczyła, kolejne nasze zachowanie. Czy my jako klienci powinniśmy się bać takiego świata, czy raczej ten świat nam pomoże i oszczędzi nasz czas? Moim zdaniem ten świat idzie w kierunku dostosowania się do nas, do klienta, tak? Czyli taki klientocentryzm, można powiedzieć. Technologiczne nowinki coraz częściej można spotkać na branżowych pokazach czy konferencjach. Na jednej z nich rozmawiałem z Marcinem Pleszko z firmy Sagra Technology. Oferuje ona inteligentne regały i oprogramowanie pomagające zarządzać produktami na półkach. Czym ta półka, przed którą stoimy, różni się od takiego normalnego regału sklepowego i w czym to wasze rozwiązanie pomaga, jeżeli chodzi o zarządzanie sklepem? W zasadzie to jest zwykły regał, aczkolwiek półki w tym przypadku są inteligentne, czyli co to znaczy inteligentne? Zawierają sensory wagowe, na których poustawiane są produkty i podzielone są te półki na sekcje. Każda sekcja posiada sensor IoT, który waży z bardzo dużą dokładnością, potrafi wykryć różnicę między Coca-Colą zwykłą a puszką Coca-Coli Zero, więc ona dokładnie wie, jakie produkty powinny stać na tej półce i tak naprawdę ile tych produktów stoi. Ta półka trochę jest połączona z tym, co pokazujecie na ekranie. Widzę tutaj różne logo różnych marek, 100%, 75%, 93%. Co pokazuje ten ekran? Tutaj mamy analitykę Business Intelligence opartą o Power BI. Ona pokazuje nic innego, jak zmieniała się obecność produktów na tej konkretnej półce, czyli wiemy, czy jakiegoś produktu brakowało i jeżeli analizujemy to w ujęciu czasowym, to dokładnie wiemy, ile razy tego produktu brakowało, ile było go na stanie, więc możemy tak naprawdę tą dystrybucję numeryczną, czy chociażby obecnością zarządzić w swoim systemie. I w czym taka wiedza pomaga komuś, kto zarządza sklepem, czy jest właścicielem takiego sklepu? Jakie problemy dzięki takiej analityce rozwiązujemy? Przede wszystkim produkt jest dostępny do sprzedaży, bo to jest największy problem, żeby produkt faktycznie był na półce. Produkty rotują, klienci je kupują, ale dzięki temu, że łączy się ta półka z chmurą, system potrafi od razu zareagować na autostoki, potrafi zlecić takie zadanie automatycznie personelowi sklepu, że tu w tej lodówce czy w tym regale należy uzupełnić produkty. Czyli z punktu widzenia klienta kończy się taka sytuacja, w której chcemy kupić jakiś produkt i akurat widzimy, że dookoła wszystkie są, a naszego nie ma, bo został wykupiony, a nikt nie zdążył uzupełnić. Dokładnie. I to jest ta utracona sprzedaż, największa bolączka detalistów, którzy nie potrafią jeszcze bez udziału technologii zarządzić we właściwy sposób tymi autostokami. Dzięki temu, że półka jest inteligentna, że jest tam wbudowany sensor, który łączy się z chmurą i przesyła wszystkie dane do chmury, wiemy dokładnie, jaki jest stan na półce, wiemy dokładnie, ile tego produktu jest w lodówce czy w ekspozytorze i możemy tym zarządzać, monitorować, śledzić za pomocą analityki i business intelligence. To innowacja widoczna od strony kierownika, zarządcy bądź właściciela sklepu. Równie ciekawe, jeśli nie ciekawsze, są zmiany, które będą dotyczyć sposobów kupowania. Właśnie o jednym z takich rozwiązań rozmawiałem z Jarosławem Kaczmarczykiem, współzałożycielem firmy ZeroQS, którego pytam o mobilną kasę samoobsługową. To jest urządzenie, które wygląda trochę jak zwykły sklepowy wózek, ale nim nie jest. Czym jest to urządzenie? To jest mobilna kasa samoobsługowa. Działa tak samo jak zwykła kasa samoobsługowa, natomiast przy pomocy tego wózka tak naprawdę wjeżdżamy na teren sklepu, skanujemy produkty, które nas interesują i wychodzimy ze sklepu. Taka jest filozofia, a płatność zostaje sama pobrana z konta klienta. To jeszcze chwilę o tym, bo słuchacze tego nie widzą, jak on wygląda. Jak byśmy mogli opisać to urządzenie? To jest tak naprawdę zwykły wózek, który posiada monitor. Ekran dotykowy, na którym wyświetlają się wszystkie instrukcje potrzebne do zrobienia zakupów. My jako klienci nie potrzebujemy nic więcej wiedzieć. On pokieruje nas przez cały proces zakupowy. Od wejścia do wyjścia ze sklepu. No i jak taki proces zakupowy w takim razie wygląda? Jak wygląda
kasowanie tych produktów, jak wygląda ich wybór, co dzięki temu wyświetlaczowi, dzięki tym systemom, które tutaj są, możemy osiągnąć jako klienci, a co jako zarządzający sklepem. My jako klienci oczywiście możemy zrobić szybkie i wygodne zakupy. To jest dla nas najistotniejsze. Sam proces zakupowy jest bardzo prosty. Bierzemy wózek, skanujemy wcześniej ściągniętą aplikację, parujemy się z wózkiem, dzięki temu zostajemy wpuszczeni na teren sklepu, skanujemy produkty skanerem kodów kreskowych, te, które nas interesują, i wkładamy do koszyka. Robimy tak całe zakupy, oczywiście możemy w tym czasie wyjmować niektóre produkty, jeśli ich nie chcemy, więc cały proces zakupowy jest zachowany tak jak tradycyjnie. Natomiast później udajemy się do strefy płatniczej. Jeśli zakupy zostały wykonane poprawnie, system potwierdza to, pobiera wcześniej dodaną płatność z karty kredytowej bądź debetowej i wypuszcza ze sklepu. Tak się kończy proces zakupowy. Czy to, co tutaj widzimy, czyli ta mobilna kasa, to jest przyszłość, teraźniejszość, gdzie być może możemy spotkać już takie urządzenie, albo gdzie je niebawem spotkamy? Mobilna kasa samoobsługowa już jest tak naprawdę teraźniejszością, ponieważ wprowadzamy ją w sklepach Carrefour i w sklepach IKEA. Jarosław Kaczmarczyk wywołał do tablicy IKEA, więc oddajmy głos dyrektorce komunikacji firmy, Katarzynie Broniarek. Ona opowiada o tym, jak dane oraz sztuczna inteligencja zmieniają handel i pomagają zarówno kupującym, jak i zarządzającym. Kiedy mówimy o innowacjach w handlu, to najczęściej wyobrażamy sobie lodówkę zamawiającą jedzenie czy ekrany jakieś super inteligentne w sklepie spożywczym, ale okazuje się, że sklep z meblami i nie tylko też może być innowacyjny. Na czym ta innowacja u Was polega i od czego się tak naprawdę zaczęło? Projektem, z którego jesteśmy szczególnie dumni, jest coś, co nazywamy rewolucją danową, wykorzystaniu danych w naszej firmie. I zrobiliśmy to w sposób naprawdę bardzo, uważam, odważny i skokowy. Inicjatywa wyszła od działu marketingu, bo zdaliśmy sobie sprawę, że mamy już ogromną bazę danych klientów IKEA Family. Mamy prawie 3,5 miliona klientów w naszej bazie. Znamy ich zwyczaje zakupowe. To są nasi naprawdę bardzo wierni klienci. 2/3 naszych przychodów właśnie pochodzi z tych transakcji. No i do tej pory używaliśmy tej wiedzy w takich typowo CRM-owych akcjach, czyli dając prosty przykład, kupił pan łóżko, więc za 2 dni dostaje pan mailing z ofertą pościeli. Przyszliśmy od tego, że właśnie kategoryzujemy klientów na grupy, czyli powiedzmy 35+, z dziećmi z dużych miast, którzy mają podobne potrzeby. Mają podobne potrzeby, ale prawda jest taka, że każdy z nas jest zupełnie indywidualną osobą i teraz przyjmujemy dzięki temu nowemu modelowi, wykorzystującemu machine learning, do takiego spojrzenia na jednostkę, taki single view approach. Bo każdy z nas jest inny, bo na przykład może pan być właśnie tym 30-latkiem z dziećmi z dużego miasta, ale możemy też zauważyć, że lubi pan odwiedzać sklep konkretne dni tygodnia, więc może 2 dni przed tym konkretnym dniem tygodnia dostanie pan ofertę. Kolejna sprawa to jest sprzężenie wiedzy, jaką mamy z zachowań online'owych, styku z komunikacją, reakcją na różną naszą komunikację i zachowań offline w sklepie, czyli lepsze zrozumienie i wyliczenie tego efektu ROPO, czyli Research Online, Purchase Offline, który w przypadku firm meblowych, firm takich z wyposażeniem wnętrz, gdzie jednak chcemy dotknąć tych produktów, zobaczyć, usiąść na tej kanapie, wypróbować materac, to jest to dla nas bardzo ważne. Ale coś, z czego jesteśmy szczególnie dumni, to że projekt, który był zainicjowany w marketingu, został właściwie przeniesiony na całą organizację. Czyli te dane i ten model okazał się tak precyzyjny, że jesteśmy w stanie udzielać informacji sklepom i przeróżnym działom, tak żeby mogły jeszcze lepiej, efektywniej pracować. Dając przykład, jesteśmy w stanie sklepom dostarczyć informacje z 10-dniowym wyprzedzeniem o tym, jaki przewidujemy trafik, czyli liczbę wizytacji w sklepie. Czy to podejście wasze tak jest indywidualizowane? Czy myśmy jako klienci powinni się z niego cieszyć? Czy powinniśmy się jego obawiać? Czy ono nam bardziej pomaga, bo rozpoznaje, czego potrzebujemy? A być może skłania nas do wydania jeszcze większej ilości pieniędzy. Jak wy do tego podchodzicie? Co chcecie osiągnąć tą lepszą personalizacją? Oczywiście jako biznes chcemy osiągnąć zyski i mieliśmy taki dość ambitny cel, żeby w tej grupie IKEA Family w ciągu roku te zyski wzrosły o 25%, co się udało. Ale z drugiej strony,
strony uważam, że to też jest ogromna korzyść dla klientów. Chociażby nie jesteśmy bombardowani reklamami i przekazami promocyjnymi, które nas zupełnie nie interesują i od razu to jest mail, na który spojrzymy i w 3 sekundy go skasujemy. No więc zaczynając od takich prostych rzeczy, że w momencie, kiedy wiemy, co dany klient oglądał, czy zakupił online, co zakupił offline, to po prostu nie będziemy dublować tych ofert. Możemy pójść dalej do tematu bardziej ochrony środowiska, gospodarki obiegu zamkniętego, który jest bardzo ważnym dla nas tematem. Czyli na przykład, znając historię zakupową i zainteresowania danego klienta, możemy założyć, że po 5 latach być może będzie chciał wymienić sofę, więc nie tylko oferować mu nową sofę, ale też pełną ofertę z naszej strony, że my tą sofę starą odbierzemy i w zależności od jej stanu albo poddamy ją recyklingowi, albo ją naprawimy i ona trafi do jakiejś organizacji charytatywnej, albo może zostać dalej odsprzedana i komuś służyć. Można udoskonalić transport i w ogóle u nas ambicje, jeżeli chodzi o transport, są bardzo takie rozbudowane. W perspektywie kilku lat chcemy, żeby tak zwane last mile delivery, czyli ten dowóz ze sklepu do domu był tylko i wyłącznie realizowany przez pojazdy elektryczne, ale możemy też zupełnie już rozwinąć tutaj wodze wyobraźni, czyli znowuż identyfikujemy pana jako osobę zainteresowaną ochroną środowiska. Zamówił pan szafę. Możemy pokusić się o kontakt z panem i zapytać się, szafa miała przyjechać w czwartek, a co jeżeli by przyjechała w sobotę, bo dwie osoby z pana okolicy zamówiły coś podobnego, wtedy będzie i taniej, i z mniejszym śladem węglowym. No i wydaje się, że trzeci taki wątek, w którym sztuczna inteligencja czy zastosowanie algorytmów może dać najwięcej, to oszczędności polegające na zapełnieniu sklepu czy magazynu towarem. Pomaga nam to bardzo, bo oprócz tego, że wykorzystujemy dane właśnie, które mamy od naszych klubowiczów i KA Family, to też ten model przez nas stworzony, który uczy się sam dzięki machine learning, wykorzystuje dane GUS-u, wykorzystuje dane dotyczące różnych regionów Polski, gdzie się ile buduje na przykład i co za tym idzie, pozwoliło nam to po pierwsze pomóc sklepom w lepszym zatowarowaniu, czyli mamy tą predykcję liczby osób, które odwiedzą sklep 10 dni do przodu, a 30 dni do przodu jesteśmy w stanie zalecić sklepowi, że powinien się na przykład zatowarować, bo predykcja sprzedaży na kuchnię jest o tyle, a tyle procent wyższa niż w ubiegłym miesiącu, bo tu i tu się buduje konkretne osiedle i pewnie ludzie będą zainteresowani większymi zakupami. Na koniec sklep, do którego 12 milionów Polaków ma nie dalej niż 300 metrów. Mowa o Żabce, która testuje część rozwiązań, o których dziś słyszeliśmy. Z prezesem sieci, Tomaszem Słuchańskim, rozmawiałem o tym, jak wygląda przemiana technologiczna branży handlowej. Jak zmieni się sposób kupowania w ciągu roku, a może w ciągu 5 lat będzie to bardzo odbiegać od tego, jak dokonujemy zakupów dzisiaj? Zmiany są widoczne przede wszystkim w zachowaniach konsumentów, którzy chcą być traktowani bardziej indywidualnie, chcą wszystko szybciej, sprawniej, bardziej efektywnie. I w tym jak gdyby kierunku zmienia się również handel. Także powstaje dużo więcej mniejszych sklepów, które są nastawione na dużo szybszą obsługę klienta i na pewno to się będzie działo w ciągu najbliższego roku, dwóch. Jeżeli pyta pan o perspektywę dłuższą, no tutaj technologia nam bardzo mocno pomaga i pewnie 5G jak się pojawi, to jeszcze bardziej zmieni handel. To co widzimy dzisiaj, to są próby automatyzacji w ogóle procesu obsługi klienta w sklepach. To są sklepy nie tyle samoobsługowe, co autonomiczne, które powstają już nie tylko w Azji, czy w Stanach, czy w różnych krajach Europy, ale powstają również w Polsce. Co w związku z tym robi Żabka? Pan wspominał szybciej, sprawniej dla klienta. Co można jeszcze usprawnić w takim miejscu, do którego zaglądamy na chwilę, kupujemy 2-3 produkty i wychodzimy? To, co wymaga od nas klient, my zamykamy w haśle 106 sekund. To jest czas od wejścia klienta do sklepu do jego wyjścia. I ten czas jest zbyt długi. Klient uważa, że to jest zbyt dużo i naszym celem jest zmniejszenie tego czasu. I my patrzymy na projekt sklepu przyszłości trochę inaczej niż inne firmy, które znamy z rynku nie tylko polskiego. Traktujemy to bardziej jako inkubator różnych rozwiązań technologicznych, które stosujemy na
już dzisiaj kilkudziesięciu sklepach. I są to digital signage, czyli kontenty, powiedzmy, które pokazują się na ekranach, które dostosowują się do danego klienta, do danej osoby, dostosowują się do pogody, do pory dnia, odpowiednio komunikując się z klientem. To są też etykiety elektroniczne, które również dynamicznie mogą podchodzić do zmian, czyli dostosowywać się na przykład do terminu ważności produktu. Testujemy również półki inteligentne, które widzą, czują, że jakiś produkt jest z niej zdejmowany. Testujemy takie rozwiązanie, które nazywamy wideodetekcją, tak? Czyli on nie polega na kasowaniu produktu przy użyciu kodu kreskowego, ale na tym, że komputer i sztuczna inteligencja, która jest z tyłu, że tak powiem brzydko, tego rozwiązania, analizuje dany produkt i określa, czym ten produkt jest, jaka jest jego cena. Są również rozwiązania, już zupełnie z takiego sklepu autonomicznego, gdzie nie ma kasy, gdzie cały sklep jest okamerowany i system widzi dokładnie, co dana osoba bierze z półki. Trudno powiedzieć, które z tych rozwiązań będzie najlepsze. Minusem na przykład kamer jest to, że jest ograniczona ilość osób, która może być w sklepie. Czy w tej konkurencji między różnymi sieciami handlowymi albo też największymi sprzedawcami globalnymi, czy tu można mówić o jakimś technologicznym wyścigu zbrojeń? Jakie jest podejście poszczególnych graczy do rozwoju nowych technologii? Myślę, żebym nie nazywał tego wyścigiem zbrojeń, a bardziej bym spojrzał na to, kto stosuje tę technologię. I widzę tutaj podział na dwie strony. To są firmy technologiczne, które skupiają się na technologii. Dla nich najważniejsze jest pokazanie jutra. Tak, czyli jak będą wyglądały technologie jutra. I firm handlowych, które żyją trochę tu i teraz, tak, i stosują te technologie do rozwiązywania bieżących problemów. Ale też widzimy pewną zmianę, bo jeżeli mówimy tutaj o firmach technologicznych, to mówimy oczywiście o Amazon, ale również o Alibabie. I obie te firmy zmieniły trochę podejście. To znaczy zaczęły odczuwać brak fizycznego kontaktu z klientem. I ich nowa jak gdyby strategia opiera się na podejściu online to offline, tak? Czyli przechodzę ze świata cyfrowego e-commerce'u czy internetu do świata rzeczywistego, który my w handlu nazywamy brick and mortar, czyli fizycznych sklepów. I zrobił to Amazon z Whole Foods, ale również robi to Alibaba, ma taką sieć Hema właśnie po to, żeby testować również ten fizyczny kontakt z klientem i fizyczną sprzedaż produktów na konkretnych sklepach. Filip Mazurkiewicz, odpowiedzialny za technologię sprzedaży detalicznej w grupie Orange, twierdzi, że dopasowanie do potrzeb klientów będzie możliwe tylko wtedy, gdy będziemy w stanie przesyłać duże ilości danych do analizy. Łączność, komunikacja to tak naprawdę jest kluczowy czynnik, dlaczego te technologie mogą istnieć. Bez ciągłego przepływu danych, bez całego tego connectivity, naprawdę nie mamy prawa mówić o jakiejkolwiek transformacji digitalowej. No i teraz pojawia się takie kluczowe pytanie w kontekście tego, co dzieje się i na świecie, i w Europie, i w Polsce, czyli mam na myśli wdrożenie 5G, tej technologii 5G. Czy to jest tak, że jej wdrożenie jest konieczne do tego, żeby ta analityka na tym wyższym poziomie zaistniała? Czy da się to osiągnąć może innymi metodami? Co tak naprawdę potrzebujemy z technicznego czy technologicznego punktu widzenia, żeby taka analityka mogła się odbywać i być skuteczna? Jeśli chcemy zrezygnować z predykcji i tak naprawdę wyobrażaniu sobie rzeczywistości, a chcemy odpowiadać na to, co jest tu i teraz, to właśnie pod to potrzebujemy 5G. Potrzebujemy szybkości i transferu, który pozwoli nam zarządzić wszystkimi tymi inteligentnymi rozwiązaniami, wszystkimi technologiami dostępnymi tak naprawdę na całym świecie, tu i teraz od ręki. Zmiany w handlu, przynajmniej na początku, nie będą dotyczyć wszystkich sklepów. Szczególnie w mniejszych miejscowościach, ze względu na koszty transformacji technologicznej i na potrzeby klientów, zakupy przez długi czas mogą wyglądać tak jak obecnie. Ale i w tych miejscach niebawem zagoszczą zapewne samoobsługowe kasy. Czy zmiany w handlu oszczędzą nasz czas i pieniądze, czy też dzięki lepszej personalizacji wydrążą nasze portfele? Pewnie tak jak do tej pory, decydujące będzie podejście i dyscyplina samych kupujących. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Karol Tokarczyk. Do usłyszenia.